drodze do Wielkopolskiego Parku Narodowego odwiedziliśmy pierwszą stolicę Polski, Gniezno. Odwiedziliśmy Katedrę Gnieźnieńską i Stare Miasto. Kolejnego dnia wybraliśmy się na poszukiwanie baz, w których czekali na nas pracownicy parku. Pierwszym miejscem, które odwiedziliśmy, były Szwedzkie Góry. To niewielkie wzniesienia, czyli pozostałości po wędrówce lodowca, inaczej zwane ozami. Potem udaliśmy się do niewielkiego polodowcowego jeziora. Od swojej budowy nazwanego Kociołkiem. Tam dowiedzieliśmy się, jak to jezioro powstało. Rozwiązaliśmy krzyżówkę i sprawdziliśmy obwód kilkusetletniego dębu. Następnym przystankiem była wystawa w Muzeum Przyrodniczym znajdującym się w pałacu nad Jeziorem Góreckim. Ostatnim etapem naszego wyzwania było dotarcie na drugi koniec Jeziora Góreckiego. Musieliśmy pokonać kilka kilometrów wzdłuż jeziora przez las. Po drodze widzieliśmy kilka głazów narzutowych.